Gartyka. Relik wykończy mnie raczej prędzej niż później. To chyba już. Popełniłam tyle błędów. Zrobiłam straszne rzeczy. Podobno jesteś teraz agentką. Radź sobie. Kiedy bawisz się w gry dla dorosłych, ponosisz dorosłe konsekwencje. To co byś zrobił na moim miejscu? Ci ludzie siedzą w tym od dawna. Nie daj się ograć w nim. Cześć, siemanko, witajcie. Zapraszam was na kolejny odcinek z Cyberpunk 2077 i kolejne kontrakty przed nami. Heavy, to Blue Moon z Askrak, skojarzysz? Całe miasto cię kojarzy. Co tam? Mam problem. Przecież wiem, że nie dzwonisz, żebym zaśpiewał u was w chórku. O co chodzi? O jednego z fanów. Tych, ojej, tych bardziej odjechanych. Śle mi pogróżki. Dużo i na prywatny adres. Wiem też, że mnie śledzi. Nie chcę czekać, aż mi coś zrobi. Trzeba go znaleźć i zająć się nim. Nie wiem, ile kosztują twoje usługi, Vi, ale zapłacę, ile trzeba, obiecuję. No proszę. Wiesz coś o nim? Cokolwiek? Nic. Tyle, że podpisuje swoje listy GC. Niewiele. Ale zawsze jakaś poszlaka. Jesteś pewna, że to jest realne zagrożenie? Że to nie jest tylko takie gadanie? Vi. W jednym z listów była bomba. Oczywiście moja ochrona to wyłapała, ale... Rozumiesz. No tak. Trzeba to potraktować poważnie. Właśnie. To jest też dobre pytanie, dlaczego dziewczyny jej nie pomogą? Czemu nie pomogą ci dziewczyny z zespołu? Sprawiałyście wrażenie lasek, które same rozwiązują swoje problemy. Vi, ja nawet nie wiem, jak ten koleś wygląda. Na niego trzeba zastawić pułapkę. Po cichu. A my... No sam powiedziałeś. Całe miasto nas kojarzy. Laska, ale moje usługi raczej cicho się nie załatwię. A przynajmniej rzadko się coś takiego dzieje. Dobra, pomogę jej oczywiście. Pomogę ci. Uff, Kersan miał rację. Równy jesteś. Słuchaj, zróbmy tak. Przejdę się na spacer po Kabuki Roundabout. A ty będziesz obserwować, co się dzieje dookoła. Jak zobaczysz coś podejrzanego, jak rozpoznasz tego gościa, jak będziesz miał 100% pewności, że to on... Będę wiedział, co zrobić. Nie, nie, czekaj. Właśnie nie można go zabić. To byłby zły PR dla zespołu, rozumiesz? Po prostu trzeba mu dać nauczkę. A, jak wolisz. Klient nasz pan. Super. To jedź do Kabuki. Usiądź na ławce i czekaj. Podejdę do ciebie. Do zobaczenia. Okej, fajnie. Sobie tu jeszcze... Nie będziemy mogli... Nieważne. Dobra, w każdym razie miałem troszeczkę inny plan zaczęcia i... Rad będę je realizował od kontraktu, który się nazywa Srebrne Trzewiczki Mister Hansa, więc najbardziej tu pojedziemy, a następnie właśnie się tam zajmiemy gościem. Dobra, lecimy. Można stupieniąc, jak mu się mówi. 120 z tej strony.
kolejny samochód. Dobra, nie tym razem. Widziałeś Lizzie Weezy tutaj? Nie pojebało ci się przypadkiem? No trudno się kurwa pomylić. Mówię ci, że była ostatnio w Heavy Hearts. Aha, spoko. A Ass Cracks też przyjechały? Czy ci się trip skończył i nie zdążyły? Wiesz co? Rozmowy. Wypijmy za śmierć pułkownika. No właśnie, warto było się napić. No! Napiłbym się czegoś. Doceniam, dzięki. No dobra. Dzień dobry. Idziemy z paru. 20 tędy tak się szło. Jeden, czy jeszcze wejść? Do windy. Spoko. Pokoje prywatne. O tu. Mr. Hans, co się pod tymi drzwiami kryje? Podobno coś dla mnie masz. Vi, jesteś jak Dorotka z tej opowieści. Wylądowałeś w obcej krainie, pokonałeś przeciwności losu, a nawet widziałeś wieżę czarnoksiężnika Hansena. Czy ta wątpliwej jakości metafora gdzieś prowadzi? Tylko do szczęśliwego zakończenia. Zasługujesz na nagrodę. Na swoje srebrne trzewiczki, prawda? Jakie znowu srebrne trzewiczki? Coś, co pozwoli ci bezpiecznie wrócić do domu. Zresztą niedługo zobaczysz. A wtedy nasza opowieść się skończy. Okej. Widzę, że już wszystkich obsadziłeś w rolach. Jaką przewidziałeś dla siebie? Narratora. Naturalnie. Mogłem się domyślić. Twoje srebrne trzewiczki czekają przed klubem. Szerokiej drogi, Vi. I dzięki. Było... ciekawie. A to koniec naszej współpracy? Może. Na pewno to koniec pewnego etapu. Tylko bez łez, proszę. A, i jeszcze jedno. Uważaj na czarownice. Te dobre i te złe. Do usłyszenia, Vi. Aha. Do usłyszenia, Hans. Okej. Opuść Heavy Hearts. Okej. Reszta na samochód, nie wiem. Tam coś będzie. Dobra, zobaczymy też. To są moje trzewiczki. Wow. Dobra. W takim układzie samochód otrzymaliśmy. A teraz co? Trzeba byłoby załatwić tych gości. Znowu wolał wyjechać jednak. Kuźwa, ale jeszcze nic niż z samochodu przy okazji. Nie,
ciekawie tu jeszcze. Neutralizuje do ustu, przyświetlił. Okej. Brawo. Szczapę zewnątrz. Pytanie, czy czas będzie też liczony jakiś? To jeszcze opadam. Jak daleko jest? Zajebiście. Ja pierdzielę. Kawał drogi. Ja wiedziałem. Wiedziałem, że to będzie czas jeszcze jakiś ograniczony. Chyba. I pół minuty raptem, 3,5 kilometra. Jeszcze jakieś będą mnie gonić. Rozstrzykować. Na mać. Szersze to, co jest. Musiła nic nie widać. Ła. Właśnie tego się obawiałem, że coś na którymś skrzyżowaniu tak się stanie. No, za 20, to się skrócił z tym czasem. Proszę. Aha, tu. Tu będzie ten wykręt do siostry. Później jest cały czas prosta, w prawo, czy też w prawo. Dobra, może się jakimś cudem uda zdążyć, chociaż nie widzę tego. Nie da rady. O! Chociaż... jeszcze gliny będą mi wolić. To już... jesteś już blisko, ale musisz skupić pościg. Albo to jest plan. Kolejny super chce mnie zabić! Super. Dorobiłem mu kilka dziur! Trochę
pojebałeś, wiesz? No co ty nie powiesz? Po prostu potrącę cię za to z wypłaty. Cóż, mówiłem, nie udało się, to się nie udało. Mogło być lepiej, Vi, znacznie lepiej. Ale niech stracę. Jestem dziś w dobrym humorze. Okej, mój człowiek zajmie się resztą. Sprawdź skrytkę. Twoja nagroda. Tylko nie przewal na głupoty. Właśnie. Solo, trzaska Chorsa, kolejna umiejętność solo. Teraz tak, proszę dziennik. Teraz tak, które to było? Spacer z gwiazdą? Tak, to jest to. Polecimy. O, nawet niedaleko. Możemy się przebiec. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Oczywiście podjechać na... Nie wiem, czy to jest... To ja zaraz wstanę i kawałek odejdę, dobra? Jak zadzwonię, idź za mną. Ale nie podchodź za blisko, okej? Żeby nie spuszyć tego gościa. I rozglądaj się dookoła. Sprawdzaj, co się dzieje obok. Czy ktoś mnie nie śledzi, nie obserwuje z góry, z punktu widokowego. Rozumiesz? Jasne. Oj. Uff, to ruszam. Redman jest poziomu wyżej, ma na nas oko. Życz mi szczęścia. O, już wiem, że to nie będzie prosta zabawa. Tak, od wody. Okej, możesz ruszać. Gdzie to tutaj jest? Ja, co ja tego nawet? Stała się krzywda. Cholera jasna, serio? Ona w ogóle jest. Chyba poszło. Obleśne dziady. Chwila, czy to jest ona tam? Co to jest za jeden funkcjonariusz? Gdzie ona jest? Ja mam wiedzieć, gdzie ona poszła. Dzielę. Śpieszy ci się gdzieś? Ja pierdolę. Niebiesko była ubrana. Już sprawdzam. 48? Na pewno. Tak, chociaż. Ale to przecież jest... Tak. 48. Na pewno. Myślałem, że misi żyją w Asterze i tak. Oczywiście. Jeszcze ta pogoda też nie ułatwia sprawy. Bo jest ciemno.
co? Z tego chulio to jednak straszny kutas. Santa Muerte powinna wpaść do niego ze sobą. Zamknij mordę, co? Czemu? Słodki dzieciak. Matka cię nie nauczyła, żeby szanować śmierć. Santa Muerte nie... No gdzie? Ta uliczka to idealne miejsce na zasadzkę. Bądź czujny. Uliczka? Jaka uliczka? Ja naprawdę nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Pierdziele. Łazimy, łazimy i nic. Chyba go tu nie ma. Kończymy, Vi. Dam znać Redmans, żeby do nas zeszła. Chyba tutaj czekałem na nią. Szczerze, troszeczkę zadanie takie dziwne jest. Nie wierzę, nie wierzę, miały się uchronić! Jak mogłeś do tego dopuścić? No jak ty, skurwysynu! A, zapomniałem, że miałem jej nie zabijać. Przepraszam, w parku było dużo ludzi i... Zejdź mi z oczu. Ale już, bo pożałujesz! Dzieciak? Tak o mnie myślisz? Wszystko ci oddałam. Wszystko! Ja nawet nie wiem, kim ty jesteś! Vi! Vi, pomocy! O, właśnie. W ten sposób trzeba to robić. O Boże, Vi! Dziękuję. Dziękuję ci. Nie musisz. Robię to, za co mi płacisz. Taka dziewczyna. Kto by pomyślał? Co my z nią teraz zrobimy? Zostawmy ją policji. A co, kiedy wyjdzie? Albo jeśli mu ucieknie? Wtedy znów do mnie zadzwonisz. Tak, masz rację. Ja... Dzięki za wszystko. Zaraz przeleję kasę, obiecuję. Najpierw napij się czegoś mocnego. Do zobaczenia, Blue Moon. Jak?
Ulżyło ci? Wiedziałam, że dasz radę. Jesteś super. Jestem super, tylko że dla którymś razem dopiero mi się to udało. Okej, dobra, nie dobrze. Co my tu mamy? Musimy jakieś kolejne zadanko sobie ogarnąć w kontrakcie. Tylko że nie tu jest mapę. My tu mamy jakieś zadanie. Neutralizacja. W tym miejscu znajduje się cel, który trzeba zneutralizować. No dobra. Lecimy tu. Musi być tam ciemno. Przelew wykonany. Okej. Jakieś pochwane miejsce chcę. Musisz przeprowadzić dla mnie deratyzację. Przy moim lokum w Kabuki zalęgły się szczury. Problem w tym, że wyglądają jak członkowie Tiger Claws. Szczególnie zależy mi na pozbyciu się niejakiej Taki Kenmochi. Zneutralizuj ją, a będę zadowolona. Szczegóły w załączniku. No dobra, spoko. Nie ma problemu. Zobacz mi przynajmniej, jak ona wygląda. Aha, ona tak wygląda. Spoko. Macie. Mocno nie strzelają do mnie. A, chyba ona właśnie jest. Tak, to była ona na pewno. O to chodziło, jednego czytyska mniej. Dziękuję za rozwiązanie problemu. Zamykam kontrakt. W sumie to taki mały kontrakcik. Więcej mówić. Dobra, to lecimy po kolejny. O, to jest kolejny z kurier. I w sumie dobra, zrób tego kuriera. Warto było się pozbyć tych gości. A to motor jest. Fajnie. Będzie niezła zabawa. Czoperkiem. Już za kierownicą, no i świetnie. Jedź pod ten.
przyjaciele z tego pracy. Mały. To jest 3 minuty. 3 kilometry. Może się uda. Już się jeszcze nie rozwalę. Skupmy się w czasie. Muszę kończyć. Wiedzieć, że się zrewanżowałem. Okay. Jeszcze nie będę za ciężki zaraz. Kolejne zadanie. Tu mamy. Tu jest coś jest. Dwa traktory. Dobra. Jakaś grupa przestępcza. Musimy się wydostać.
zmienimy swoje 915. Dobra, i widzimy się na miejscu. Nawet nie wiem, co to zadanie jest. Inaczej trzeba zobaczyć. No wysiadaj, cholera jasna. Ciało Trevora Brassa pod adres, który dostaniesz w załączniku. Chłopak zginął od kul Reevesów. Rodzice nie mogą go pochować, bo zwłoki ich syna nadal nie wróciły do domu. Ty możesz to zmienić. Szczegóły w załączniku. Bardzo fajnie się dowiedzieć, bo... Odmyć szczątki Trevora i podaruj jego rodzinę z Bogu. Dobra. Ciało. Mi się przypomnie, jest bardzo dobry. Coś cokolwiek widział. Czy to jest ciało, czy to jest sprzedawane już? Przejdzie.
A, mam. Chyba. Czemu mi tak łazisz? Jakieś szczątki ze sobą w locie. A, też tam to no może. No i jest. Samochód czeka. Dobra. Na ramieniu więc mogę. Gdzie ten samochód? Nie mógł tu podjechać? Ja pierdzielę. Niestety nie mogę. Dobra, pakuj go do samochodu. Wracamy do domu, Trevor. Rodzice Trevora w końcu pochowają syna. Dziękuję, Vi. Naprawdę. Kontrakt zamknięty. Okej. Okay. Podejrzewam, że takie te kontrakty będą takie... mniejsze niestety, to już nie będą jakieś fabuły takie rozwinięte, tak jak było w poprzednim odcinku. Szkoda. Co dalej mamy? Już tu jest blisko, no to będę wykonywał po kolei. Gdzie jest mój samochód? Trzeba wzywać cały czas. Gdzie jesteś, Drive? Dobra, ja wsiadam do auta, no i idziemy się znów przy kolejnym kontrakcie. O, dobra, jesteśmy. Ale już widzę, że tu się dzieje. I na Badlandach pojawił się technik znany jako Big Pete. Ja wolałabym, żeby się nie pojawiał. Rozumiemy się? Załączam ci więcej informacji o tej gnidzie. Zobaczmy, jak on wygląda. Okej, okay. Niebieskie po bokach, pomalowane włoski po okularach. Zaznaczmy sobie asysty, okej. Może być. Okej, to mi się podoba, ta asysta. Oła! No i wysadziło się samo. Tamten to kto za jeden jest. Asysty. Już oni mnie widzą, niestety. Ciepło ci to tak bardziej zrobić. Ale dać się nie da. Nie tam go. A.
ciężka, jak oni tak mnie walą, no to nie będzie to takie kapułka z masłem. A? Bez litości! Stanie. Bez litości. Przełaś. Bez litości! Ta. Czy to jakoś na górę wejść? Wow. Zdamy wszystko. Nie wiem, czy te kamery mają aż takie... Dajcie pik Hera, czy jakoś tak. Tu jest wyjście. A. Tu się nie da wejść. Też nie. Coś? Jejku, kochany,
Znowu te szukanie, no. Sobie gdzieś kudy musi być. Tak inaczej. Przejść na górze. Że jeszcze żadnej latarki nie mamy. Chyba, że tutaj coś. Nie tu. No to dla mnie zagadka w tym wypadku znów jest. Jako zada... A nie! Skoczyłem, przeskoczyłem. Czy ty mogę wskoczyć? Wskoczyć. Nie wiem. Żebym jeszcze wiedział, co o co chodzi, czy to jest człowiek, czy to jest coś innego. Czy tu? Czyli to jest osoba. Braciszku i tak dalej. Może się znów okazać, tak jak było kilka odcinków temu, że po prostu się aktywowało przy osobie. Na zewnątrz. No niedobrze. Na to wejść? Ja nic nie widzę po prostu. O, ja tu się mogę kliknąć. Super. Po co mi? Nie mam pojęcia. Kolejne zadanie, którym nie mam pojęcia gdzie. Zaraz, tu? Czy mnie tu? Czy ja tu byłem, czy mnie tu nie było? Chyba byłem. Tak, tu byłem. Ale ja tu nic nie widzę. Yeah.
jest. O, no proszę. Niczka. O kurwa, nie strzelaj! Co z chłopakami? Chłopaki ci nie pomogą. Kurwa, pieprzony jammer nie chce działać i na dodatek mam umrzeć z jego powodu! Jak pech, to pech. Nie zabijaj mnie. Zapłacę ci, zniknę z miasta, powiesz, że mnie dopadłeś i zyskasz podwójnie. Czytałem twoją korespondencję z bratem. Wiem, że jesteś spłukany. To dawne dzieje, ja już się odkułem. Proszę, wypuść mnie, niedługo zapłacę. W sumie kasa mi tu niepotrzebna, ale jestem nabity kasą. Nie chcę twoich pieniędzy. Znikaj stąd. Dzięki. Niech znika. A ty miałeś znikać do cholery, a nie tutaj się... nieważne. Także co? Kolejne zadanie rozwiązane. Ściemnica Jany. Ten przybytek. Spodziewałam się z twojej strony bardziej zdecydowanej postawy, ale okej. Powiedzmy, że mamy problem z głowy. Zamykam kontrakt. No dobra. Kontrakt zamknięty. Więc cóż. Ja w tym momencie przeszukuję kolejnego zadania. Co tu jest? Ziemia jałowa. Na razie tego nie robię. Tutaj co tu mamy? Kradzież. A, kradzież. Tu jest co? Kontrakt. Okej. Okay. Tu tego tylko jest więcej. Dobra, udamy się tu. Wow, co tu się dzieje? I to mnie strzela. O kurwa. Pierdziele. Co to ma być? Jak dzielę. I stąd i znowu ty. Tutaj zaczynają. Pień, szmaciarzu jeden. Albo szmaciaro, nie wiem. Kim jesteś? Co tu robisz? Jeszcze ktoś? Ty kurwo, zabiłeś! Dobra. Jest chyba tu więcej. Czy nie? Już po wszystkim? Sobie zgarniemy w tym układzie. Okay. To jest, ludzie zaczynają o ciebie pytać. Tacy, którzy zlecają poważniejsze kontrakty. Od teraz zaczynam cię z nimi kontaktować. Zasłużyłeś na to. Aha, czyli to były takie zadania sprawdzające. Dobra. Spoko. Ja w tym momencie się przełożę tu. I to jest... zdanie tu będzie bliżej. O, tam. W zależności też od jakiej wysokości, na jakiej wysokości będzie.
na dole. Jest klient, który chce pozbawić bliźniego dóbr doczesnych. A konkretnie to trzeba zarąbać gitarę Kerego Eurodyna. Dostaw ucha, uczciwe wynagrodzenie. Więcej informacji w załączniku. Czekam. Okej. Lokalizacja. Apartament 1702, 17 piętro. Cel? Gitara Kerego? No dobra. 17 pięter? 2, 3, 4, 5, 6. Chyba coś się źle im policzyło. Zmień broń na to. Bardziej mniejszą. Ty, wiesz co się dzieje na górze? Byłem tam przed chwilą, hałas, że uprzywiąknął. Co z się do... Jakaś impreza. To z mieszkania Slaytona. 17 piętro. Niski ten budynek. Psychofan. Który to jest lokal? 1703, 1704, 1702, który jest w nocie technicznych. Czasem nawet ja mam szczęście. Oszczędzę ci czasu, to żadna z tych. Skąd ta pewność? Bo ten sprzęt to gówno, a co by nie mówić o Kerem, na gitarach to się zna. Okej. Czekaj, gitarę. Czekajcie, czy to jest naprawdę jego loku? Rozejrzyjmy się. Dziwne. Tego to w ogóle nie pamiętam. Wiesz co mówią? Od wódki rozum krótki. Wypraszam sobie, wódki nigdy nie tykałem. Ale bourbon, whisky, gin, rum, to co innego. Co tu jeszcze mamy? Skiepa. Pamiętam to. Wciągnąłem ścieżkę jak stąd do Plymouth Rock, potem impreza do bladego rana. I pobudka w izbie wytrzeźwień? Patrz, facet zrobił nam w pokoju ołtarzyk. Tylko zamknięty, cholera. Jest klawiatura numeryczna. Czyli hasło to ciąg cyfr. Ha. No nie wiem, może spróbuj 69. Może lepiej nie. Ja bym chciał to jakoś wejść. Spodnie czunego? Ja pierdzielę, naprawdę pan jakiś. Przypadkiem nie można wejść. O, gdzieś lokalna, wprowadź kod. Skąd ja ten kod znajdę? Okay. Dużej siły nie mam. Otwórz, brak autoryzacji. Sześć, dziewięć.
Próbować kod. Nie, to się nie zgadza. Przedostę się do pokoju z pamiątkami. Niby jak. Cóż, trzeba poszukać. Czemu to wszędzie jest kuźwa? Dostać. O! Tylko znajdę cię! Ej, zajebiście. Już mi się podoba ta cała sytuacja. Mogę sobie strzelić. Niestety nie. Bo ta kamera mnie tam wykryła. Przez to mam tych gości. Jak ja mam tam się dostać? Do linka jasnego. O, ciekawe. Kurwa, Kery to się nieźle postarzał. Kiedy było robione to zdjęcie? Niedawno. Patrz, jest data. Czekaj, czekaj. Data! Zamknięty pokój. Masz hasło, eh? Ha, ja to mam łeb jak sklep. O, masz naprawdę łeb jak sklep. Zamknięty pokój. Prowadź kombinację. 2065. E. 2065. Dobra. Wydostań się z budynku. Tam tylko zabiłem. Więc się nie spodziewam, żeby tu jeszcze ktoś czekał na mnie. Chyba, że się wszystko źle myślę. Była winda. Ziemia. Chyba coś się działo. Słowo daje. Nic nie widzę. Jest źle! Trzymam pomoc! Śtyw. Mieszkania. O, no dobra. Gdzie to jest winda? 14. To tu jest winda, ale że mnie. Więcej ich jest? Oj, jest ich więcej.
Dobra. Ja się tylko chcę dostać i z ponad to. Dobra. Chcę nawet zajumać ich auto. Zabić gitarę do skrzyny. Nie jadę w tym, co trzeba. Mogę jechać w tym. Wtedy trudno, no. Czyli tak, w prawo, tu jest w prawo. Ciebie liczyć, Vi. Gitara trafiła we właściwe ręce. Wszystko zrobione na zegar. Zamykam kontrakt i wysyłam pieniądze. Zadanie wykonane. Fantastycznie. Więc tak, ja bym tutaj chciał kolejne coś po policji. Kolejny kontrakt, mroczna dzielnica i to. Może te dwa zadania byśmy zrobili, dwa kontrakciki. Muszę się kontrolować. Nie dzisiaj, jestem już umówiony. Jazda metrem, szybka podróż. Ja się potrzebuję dostać tu. Okej. I muszę się udać z tobą jeszcze z tobą. Co tym razem czeka? Bądź pozdrowiony. Mam człowieka do neutralizacji. Sprawa osobista. Płacę ekstra. Więcej informacji masz w załączniku. Liczę na ciebie, Vi. Człowiek, którego masz wyeliminować, nazywa się Karupa. Pai Rei. To strzelec, ale niech nie zwiadą się pozory. Kiedyś był Solosem. Zabił wtedy wielu swoich przyjaciół, mych braci i sióstr. Gdy w Night City zrobiło się gorąco, wjechał na wschodnie wybrzeże. Teraz wrócił, myśli chyba, że o nim zapomniano. Ale ja nie zapominam. Porządny bar, który i sobie za miejsce spotkań Valentinos. Okej. Okay. Bez zbędnego rozgłosu. Ciekawe.
Winko, jak tam, bracie? Coś masz gębę smutną? Nie wyczynając larmu. Pisze. Czy to jest on? O, tak, jest on. Oddam cię w ręce Santa Muerte! Diabalista, tak? Wo. Órale! Kolo, Valentino! A pierdziele, tam jest. Szybciej, kuźwa, ładuj tę broń. Tu wystarczy chyba otwarcie. Dobrze, że to nie ja. Jednak oni mnie widzieli, niestety. Się skończyła broń. Się nie kończy. Widzę, że to się nadal boli. Nawet masz. A, dopiero. Dobra. I padł Karubo Barei, niby gromem pana trafiony, i nikt nie wiedział jak ani kiedy się to stało. I padł strach wielki na ich serca. Dobra robota, Vi. Zamykam kontrakt. Okay, super. Podoba mi się to. Kolejny kontrakt, który ja miałem niby zrobić. To jest tu podal. Daleko jest? 300 metrów. O. Dzisiaj w sumie takie drobne kontrakciki. Robi. Ale zobaczymy, może w przyszłym odcinku będzie coś grubszego, bardziej rozbudowanego. Dobrze, jest tak jak się chciało. O, kolejny samochód. Oj, to znam chyba. Marta.
Josefę Frakes i Gustavo Orte połączyła zakazana miłość. A zakazana miłość, jak to zakazana miłość, kończy się źle. Ten konkretny koniec wygląda tak. Marta jest w śpiączce i leży w szpitalu, a jej ojciec chce, żeby Gustavo Orta poniósł za to karę. Ty masz ją wymierzyć i to szybko. Szczegóły w załączniku. Zobaczmy. Szczegóły, budynek. Co tu mamy do zrobienia? Gustavo to Valentinos. 60 Street. O, no to tu może być troszeczkę chyba grubiej. Tu mamy już do czynienia z dwoma gangami. No dobra. Dostań się do apartamentu. Okej. Valentinos. Apartament. Trzydzieste drugie piętro. Mam sprawę do Gustavo. Do kogo? Chyba pomyliłeś adres. Co? Ja pierdzielę. Co tym razem? Wszystko zamykane. Inaczej chyba trzeba się do tego dostać. Bo nie jesteśmy jebaną instytucją charytatywną, młody. Nie panikuj, tnij. Ścięgna Achillesa to grupę, nadpiętą. Może to go nauczy spłacać długi w terminie. A jak nie, to przynajmniej nie spieprzy tak łatwo z miasta. A, strzelec. Co? Ale też. Jak ja mam to? Wyłącz. Tu jest, widzę. Wow, wow, wow. Może zdemaskować. Też. Noc. Dobra, trzeba szybko reagować. To jakieś diabelskie sztuczki! Sprawdźcie. Zwarcie, ujawnienie strzał. Dobra. Jeszcze raz. Zwarcie. Boże! Daj mi cierpliwość, żeby znaleźć tę kurwę! Halo? Panie? Nie! Kurwa!
jak oni mają broń. Więc już idzie zabawy. Dobrze! Kurwa, te ciężki to pomoże! Wody przede wszystkim. Co tak się wygnasz? Przenieś się już. A, też podwonik jeszcze jeden. O, jakieś wejście w ogóle? Okej, czyli ten. Czyli muszę co? Opuścić, wyjść z budynku. Ładnie. Ja bym chciał jeszcze tak. Na tyle dzisiaj będzie. Spotkamy się w kolejnym odcinku. Jak się podobało lub też nie, łapka jak najbardziej się przyda do zwiększenia zasięgu. Jeżeli chcecie dalej być na bieżąco, to też subskrypcja byłaby wskazana, byście niczego nie ominęli. Cóż, dzięki serdeczne za obecność, za dobre słowa w komentarzach, a te złe też nieraz są motywujące. Dobra, w
każdym razie dzięki jeszcze raz. Do następnego. Trzymajcie się. Hej. About to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fears. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano.